Z pamiętnika Bronisławy Jabłońskiej. Wyjechaliśmy przed Zielonymi Świątkami i znaleźliśmy się w Markinach. Jechaliśmy całą noc. W Warszawie czekaliśmy 4 godziny na pociąg do Olsztyna. Także byliśmy na 5 po południu w Bartoszycach. Dworzec w Bartoszycach. To tu przyjeżdżali pociągami ludzie, którzy nie wybrali swojej drogi i swojego losu. Zdecydowała za nich wielka polityka i wojna. Ich życie przeorał pług historii, wyrwał im korzenie, zabrał domy, przyjaciół, dobytek. To właśnie tu dla wielu z nich kończyła się trudna podróż z Wileńszczyzny, Wołynia, Podlasia, Mazowsza. To, co najważniejsze, gwarę, krajobrazy rodzinnych stron, pamięć o miejscach, skąd przybyli, schowali głęboko, by nigdy nie zapomnieć. Przybysze, osiedleńcy, pionierzy nowego porządku, ich wspomnienia przywołują świat, który odebrano im na zawsze, ale także ten, który budowali na nowo i który stał się ich domem. Ta opowieść będzie ich opowieścią. Ludzi, których los splótł się z losem Bartoszyc, a bartoszycki dworzec był ostatnim przystankiem w powojennej wędrówce. Dzieciństwo. Czas beztroski i zabaw, smaków, zapachów i kolorów. Pięknego, ale utraconego świata. To były bardzo ciekawe, piękne czasy, kiedy to w jeziorach było pełno ryb różnego rodzaju i te ryby na przykład na wiosnę na tarlo wchodziły do tego strumyka, bo to odległość tych jezior było około 500 metrów. Także to niedaleko, także tam na przykład jak tarło się stynka w czasie tarła, no to wystarczyło sak wstawić między przewężenia i postraszyć rybę czymś i to już napędzało do saka i podnosiło się do góry i już pełno było ryb. Przyroda piękna na Polesiu. Tak. Tak, zieleni dużo, krzaczków tych, trawy i te kwiaty w tych trawach. To trawy to były już przed koszeniem, tułany takie, bo to zaraz za tym, już jak jedziemy nad wodę, to przeważnie nad łąkami, te nad wodą te łąki rosną takie. Dużo różnych tych kwiatów takich polnych. To się zbierało, myśmy tak zbierały sobie, wianuszki robiłyśmy takie, no różne, no i białe, i czerwone, i takie, nazw trudno, tutaj nawet takich ja nie mogę znaleźć. Wyszkowa trochę pamiętam, mając 4 lata niecałe, trochę wrażeń miałem, sąsiadów pamiętam, mieszkaliśmy nad urzędem pocztowym, w tym budynku, gdzie poczta jest. Chodziłem do sąsiadki, pamiętam, jak mama robiła ciasto, to tam kręciliśmy sobie takie różne śmieszne rzeczy i u niej tam piekłem, ona mnie zresztą lubiła. Z pamiętnika Bronisławy Jabłońskiej. Gdy przyjechaliśmy, zaraz kucharka dała kolację. Była kawa biała z mlekiem i chleb ze smalcem. My jemy, a tu ciekawscy przychodzą nas oglądać. No wiadomo, jak to bywa. Jeden pogada, a drugi sypnie jakąś łaciną, że w pięty pójdzie. Trzeba powiedzieć, że my
nie pochodziłyśmy z takich domów, gdzie takie słownictwo było na porządku dziennym. Dla nas to był szok. Wojna i powojenne przemiany rzucały ich na nieznaną, obcą ziemię. To tu, w Bartoszycach, w dawnych Prusach Wschodnich, mieli pozostać. Nie pamiętam przejazdu pociągiem, ale dostarczono nas na trasie Wysków Ostrołęka najpierw, tam przesiadka w Ostrołęce na Ostrołęka Olsztyn i z Olsztyna przywiozła nas do Bartoszyc ciężarówka wojskowa. Chyba nie było nawet plandeki na wierzchu, ale tam trochę jakieś meble, tobołki, trochę mebli jakichś takich podstawowych, nie wiem po co braliśmy, bo ojciec tu był. Wszystkie mieszkania były puste, wszystkie były zapchane meblami, więc po co było jakiekolwiek meble ciągać, skoro tutaj ten sprzęt pozostawiony mógł służyć również, no bo co z nim zrobić? Przecież ktoś to musiał później użytkować, ale to taka też dygresja jest i pamiętam, że rozpakowaliśmy się przy obecnym placu Konstytucji. Dawniej to się nazywało po prostu rynek, chyba rynkiem to nazywaliśmy. Chyba to był obecny hotel Bartis. Tu na terenie Bartoszyc znalazłam się razem z rodzicami swoimi, bo my jako repatrianci przyjechaliśmy tutaj, osiedliliśmy się. Ojciec mój był nauczycielem, dostał tutaj pracę w dawnym TPD, które się wtedy organizowało. To jest taki duży dom dziecka powstawał tam. Szkoła organizowała się, no i potrzebni byli wykształceni ludzie, co się znali na wychowaniu, a ojciec jako nauczyciel dostał tu skierowanie, no i przyjęto jego tutaj. No i dojechaliśmy, no, wyładowali tutaj nas na tym, na peronie, tam, po tamtej stronie. Jeszcze tam była kaflarnia, ale jeszcze były to mury. Tam chodziłem na tym, bo tam, no a brat oczywiście znał rodzinę, która przyjechała do Roszein i osiedlili się, mieli już ten gospodarkę. W Ruszajnach. Z tym, że jeszcze tak, tatę koniecznie chcieli kolejarze, na kolei, żeby koleje został, żeby w Bartoszycach został. No ale skoro to miało się te 3 hektary ziemi, a tutaj można dostać więcej, no toż to marzenie było. I z tym, że tam te ziemie były też tak słabe, pomorenowskie, to przecież to tam były i dużo piaszczyste, no to oczywiście nie chcę na gospodarstwo. Z pamiętnika Bronisławy Jabłońskiej. Przyjechaliśmy z kościoła. Ślubów w ten czas było dużo, bo to ostatnia niedziela w karnawale, a tu młodzieży dużo, a w Bartoszycach tylko jeden kościół czynny. No i w sumie wszyscy razem braliśmy śluby, nie z takimi ceremoniałami jak dzisiaj. Przeniesieni do nowego świata musieli nauczyć się w nim żyć. Oto wspomnienia, które zapamiętali na zawsze. Zebrałem 15 i zarejestrowałem tutaj w urzędzie tych, był taki urząd specjalny do rejestracji jakichś tam zespołów, no i zarejestrowali. W Warszawie pod numerem 9 byliśmy. W Warszawie. Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Tak to się nazywało, to stowarzyszenie. No nie wiem, gdzieś tam miałem ten, gdzieś dyplom był i tego. I to właśnie mieliśmy to Bartoszyckie Towarzystwo, założyliśmy pod nazwą Bartoszyckie Towarzystwo Fotograficzne. I teraz
co w tym towarzystwie działaliśmy, no, spotykaliśmy się co miesiąc. Co miesiąc. I było tam, no to chyba akurat było 6 przeglądów barwnych przeźroczych już były w ten czas, bo można było wysyłać oczywiście przeźrocza do Warszawy. 12 wystaw było pokonkursowych, przeglądów było 405 uczestników prezentujących 2700 zdjęć. Tematyka: miasta i ludzie, kobieta, dziecko, stary człowiek, sport, koń, kwiaty, architektura i inne. No i 3 dostało 3 dyplomy federacji, 2 srebra odznaki Federacji Krajoznawców, no i 5 fotograf krajoznawca zasłużony dla Warmii i Mazur. A przez 18 lat przywinęło się 68 członków. Tak. No i to ludzie chodzili na to spotkanie i te wystawy robiliśmy. No i to właśnie było bardzo fajne. No, także to w tym się udzielałem. Udzielałem się przez chyba 18 lat. W szkole no to ja uczyłam praktyki zawodowej. To były zajęcia zawodowe na maszynach, gdzie wykonywaliśmy plan, bo mieliśmy też te plany. Pierwsza klasa to miała i inny plan, bo to początkujący byli. A już druga klasa i trzecia klasa to już wykonywali takie artykuły, które potem sklepy zabierały, bartoszyckie sklepy i rozprowadzały takie jak żakiety damskie, dziecięce kompleciki takie były, jeszcze tutaj mam u góry jeden taki, na pamiątkę zostawiłam dla swoich, no swetry damskie takie różne, o różnych splotach, o różnych barwach. Ale pamiętam widok ulicy, której trotuar był nie płytkami wyłożony, tylko takim tłuczniem. Mm-hmm. I tam woda stała, pamiętam, musiałem łazić, brodzić, jak padało. Pamiętam szarugi jesienne i chybocące się lampki takie, bo tam nie wiem, czy one sztywno były, czy się całe te latarnie chwiały gazowe właśnie. I ja tą operację pamiętam, zapalania tych lampek gazowych. Później wprowadzili oczywiście już oświetlenie elektryczne. Pamięć ludzka to ślady, po których często poruszamy się niezdarnie i po omacku. Jej zachowanie to tworzenie portretów złożonych ze słów i wzruszeń, ale też milczenia i zapomnienia. To archiwum, w którym żywa opowieść pozostaje nierozłączna z jej autorem. Są ludzie, których pasją stało się gromadzenie pamięci o Bartoszycach i jej mieszkańcach. Co jest wyjątkowego? No sam fakt, że są, że chcieli się podzielić swoim życiem, że mieli odwagę, ponieważ ci ludzie no, przechodzili różne rzeczy w swoim życiu, czasami bardzo trudne. Zdarzało się nawet, że, bo ja również nagrywam wspomnienia tych osób, czasami mi się zdarza, nie tylko zdjęcia udostępniają, nie tylko jakieś dokumenty, ale również nagrania. I zdarzało się w trakcie opowiadania tej właśnie historii, swoich dziejów, przerywać nagranie, bo ci ludzie nie byli w stanie dalej mówić, to były bardzo wzruszające momenty. I tak naprawdę każda z tych osób, która podzieliła się swoimi materiałami, swoim życiem, no dla mnie jest wyjątkowa. Dla młodych ludzi odkrywanie historii miasta i losów jego mieszkańców może stać się prawdziwą misją. Ja bardzo chciałbym to dać dla ludzi w moim wieku. Z tego względu, że obecnie wielu ludzi, nie mówię, że wszyscy, ale jakby to gdzieś nie ma, jakby to gdzieś takiego połączenia. Według mnie, no, żeby pokazać ludziom właśnie młodym, w moim wieku, 20-latkom czy tam parunastolatkom, jakimkolwiek właśnie młody człowiek, żeby zobaczył, że może w jakimś stopniu znaleźć w sobie te takie pokłady głębszego połączenia z swoją lokalną historią. Dla naszych bohaterów Bartoszyce stało się ostatnim przystankiem w powojennej wędrówce. Wieczorem chodził cieć
jakimś kijkiem coś tam pociągał. I chyba otwierał gaz i zapalał lampki, a nad ranem gasili.